Są ludzie, którzy mówią o świetle, inni o unoszeniu się, jeszcze inni opowiadają o cieple i miłości. Ja nie doświadczyłem żadnej z tych rzeczy, nie poznałem tego rodzaju doświadczeń, czułem niewypowiedzianą grozę i terror. Kiedy wróciłem, dr Rawlings powiedział, że moje włosy dosłownie stały dęba. To było niesamowite, nie do opisania, zobaczyć, że jest życie po życiu. Zwykli ludzie, tacy jak ty i ja, w jednej chwili żyją, a już w kolejnej umierają, nie znając poselstwa zbawienia, nie wierząc w nie. Wyruszają w podróż z tego świata do innego i to, co tam zastają, to czysty horror. Niektórzy wracają i są to właśnie ich prawdziwe historie. Łatwo być ateistą, kiedy ci się powodzi, ale bardzo trudno nim być, kiedy leżysz na łóżku i umierasz. Za chwilę znany kardiolog i autor dr Maurice Rawlings zabierze was w podróż, o której tylko niewielu wspomina. Krzyczałem w ciemności: Jezu, proszę, zbaw mnie. Wiedziałem, że zmierzam do nieba lub piekła. Nie było nic ponadto. Słyszałem krzyki. To może być twoja jedyna szansa, by bezpiecznie pójść do piekła i powrócić. Do piekła i z powrotem. Zajmiemy się tematem życia po śmierci. Ludzie od pradawnych czasów spodziewali się życia po śmierci. Święte pisma wszystkich religii zajmują się tym zagadnieniem. Ale gdzie są ci, którzy wrócili i mogliby nam powiedzieć, co jest po śmierci? Obecnie dzięki nowoczesnym metodom reanimacji mamy dostęp do szerszego grona osób, które wróciły i są gotowe opowiedzieć o tym, co jest po drugiej stronie. Zachęcam do zastanowienia się nad niektórymi przypadkami, które zaprezentujemy. O dobrych doświadczeniach słyszymy dużo częściej, ponieważ ci, którzy wrócili, lubią opowiadać o cudownych przeżyciach, jakich doznali po śmierci. W przeciwieństwie do tego, doświadczenie piekła jest zawstydzające. Relacje na ten temat działają jak spoliczkowanie. Mamy zebrane przypadki ludzi, którzy opowiedzą wam o swoim doświadczeniu piekła, tak byście nie musieli udawać się tam, gdzie oni byli. Chcemy też zaprezentować, jak przywrócić akcję serca, przywrócić oddech u kogoś, kto właśnie umarł. Zauważcie, że śmierć jest odwracalna. Macie 4 minuty, zanim zaczną obumierać komórki mózgu z powodu braku dopływu krwi, zanim krew zacznie krzepnąć. Widziałem dwa przypadki śmierci, gdzie tylko wzbudzenie zmartwych mogło poskutkować. Człowiek nie jest w stanie tego dokonać. To, co my możemy zrobić, to reanimacja, coś, na co Bóg nam pozwala. Jak wiele osób doświadczających piekła, leżąc na podłodze, doświadczyło zbawienia i potem pamięta to jako pozytywne doświadczenie. Do takich przypadków nie należał Ronald Reagan. Razem ze swoim synkiem weszli do sklepu, gdzie wdał się w kłótnię z pewnym człowiekiem i został przez niego wielokrotnie zraniony rozbitą butelką. Resztę historii pokażemy w filmie.